Od piątku do niedzieli na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło do 13 wypadków, w których 23 osoby zostały ranne, a 7-miesięczne dziecko zginęło. Mimo ciągłych ostrzeżeń i apeli o rozwagę, uczestnicy ruchu drogowego nie zawsze przestrzegają podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Do najtragiczniejszego wypadku doszło w niedzielę w powiecie stargardzkim. Tam kierujący busem przewożący 11 pasażerów podjął manewr wyprzedzania na podwójnej linii ciągłej i z nieustalonych przyczyn zjechał z przeciwnego pasa ruchu na pobocze, uderzając w ścianę wiaduktu. W wyniku tego zdarzenia 9 osób zostało rannych, kobieta i dziecko zostali przewiezieni do szpitala, natomiast po przybyciu karetki do szpitala 7-miesięczne dziecko zmarło. Jak co roku w okresie wakacyjnym nad bezpieczeństwem podróżujących czuwa większa niż zwykle liczba patroli. Policjanci apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Odbywają się też wzmożone kontrole, podczas których sprawdzana jest m.in. trzeźwość kierowców. W miniony weekend policjanci zatrzymali 34 osoby, które jechały na podwójnym gazie. W ciągu tego weekendu policjanci zatrzymali 34 osoby pod wpływem alkoholu. My apelujemy nadal o to, aby nie wsiadać po alkoholu za kierownicę. No niestety cały czas to są osoby, które po spożyciu alkoholu wsiadają i kierują. Także tutaj apelujemy, aby jednak się zastanowić, bo część wypadków, które się zdarzają się właśnie dlatego, że kierowcy są pod wpływem alkoholu. W niedzielny wieczór na drogach województwa zachodniopomorskiego tworzyły się korki, szczególnie na trasach w pobliżu pasa nadmorskiego. Policja apeluje o ostrożność na drogach nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu i zawsze, kiedy decydujemy się wyruszyć samochodem z domu. Proponujemy również korzystać z alternatywnych tras z i nad morze.